Dłużnicy alimentacyjni notorycznie uchylają się od obowiązku łożenia na utrzymanie własnych dzieci. Umiejętnie wykorzystują luki w przepisach, często czują się bezkarni. Rekordziści zalegają nawet po 200 tysięcy złotych. Przepisywanie majątku na inne osoby, praca na czarno czy częsta zmiana rachunków w bankach to tylko niektóre z licznych sposobów omijania przez alimenciarzy przepisów prawnych. W gminie Police mamy około 400 dłużników. Z każdym rokiem ich liczba rośnie. Istnieją trzy grupy dłużników alimentacyjnych. Pierwsza to osoby spłacające regularnie, druga, czyli ci płacący sporadycznie oraz ostatnia nie płacący wcale. I z roku na rok ściągalność należności od dłużników stopniowo się zwiększa. I tak dla porównania w 2010 roku od dłużników wyegzekwowaliśmy około 320 tysięcy, a rok 2013 zamknął się już w kwocie około 420 tysięcy. W bazie Krajowego Rejestru Długów znajduje się ponad 7700 osób, mających ponad 200 milionów złotych zaległości wobec dzieci. Przeciętne zobowiązanie wynosi 27 tysięcy złotych. Sama obecność w bazie dłużników alimentacyjnych sprawia, że informacje o takiej osobie są powszechnie dostępne. To pomaga skłonić alimenciarzy do spłaty długów. 1 października rozpoczął się nowy okres zasiłkowy. W związku z tym osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego powinny jak najszybciej złożyć stosowny wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej. Aby zachować ciągłość przyznanych świadczeń, wniosek należy złożyć najdalej do 31 października. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od komornika i udokumentować swoje dochody bieżące i za rok bazowy, to jest 2013. Świadczenia z funduszu przysługują do pełnoletności. Jeżeli ktoś się uczy, to do 25 roku życia, a osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności bezterminowo mogą pobierać. Wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Siedleckiej 2A na parterze w pokoju numer 10.